Zadłużenie Polski rośnie w zastraszającym tempie, tak twierdzą niektórzy, inni mówią, nie ma się co przejmować, i tak wszyscy się zadłużają, Amerykanie się zadłużają, Japończycy się zadłużają, Włosi się zadłużają, musimy się zadłużać, żeby się rozwijać. Co na to ekonomiści? Zaraz będę jednym z nich rozmawiał w naszym studiu. Dzień dobry, Zbigniew Bartuś. Jesteśmy na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Moim gościem jest i trochę współgospodarzem tego studia dr Sławomir Dudek, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych i też w Zakładzie Badań Koniunktury Gospodarczej SGH. Na co dzień. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie doktorze. Trochę prowokacyjnie to zacząłem, ale coraz częściej słyszę taką narrację, nie tylko w Polsce i w Europie, że jak konstruujemy budżet Polski i wiemy doskonale, że on ma gigantyczne potrzeby, bo z jednej strony mamy na szali obietnice, które pozwalają wygrywać wybory, tak to delikatnie ujmę, a z drugiej strony potrzeby militarne choćby Polski, która no, nie tylko obiecała sojusznikom z NATO, ale i sobie, że będzie bardziej bezpieczna i zainwestuje dużą część PKB, no to się robi krótka kołdra bardzo i te braki są ogromne. Ja nie mówię o funduszach tych, których te pieniądze gdzieś są, delikatnie mówiąc, ulokowane. Co pan odpowie takim ludziom, którzy mówią, nie ma się co przejmować rosnącym zadłużeniem, pożyczmy ile się da. Mało tego, te kotwice, które myśmy sobie w Unii pozakładali konstytucyjnie bądź ustawowo, są głupie. Trzeba je pozrywać, bo nikt się nimi nie przejmuje w świecie. Co pan na to? Pierwsza sprawa, zacznę od konstytucji. Poprzednicy mówili, że... Znaczy, konstytucja to jest zbiór artykułów. Jeden artykuł jest właśnie o długu, o przejrzystości i jedności budżetu, inny jest o KRS-ie, o prokuratorach i tak dalej. I poprzednicy powiedzmy, uznali, że nieważne są o KRS-ie, o sądach, o ustroju sądowniczym. I pomówili też, że są głupie. Teraz powiedzmy część ekonomistów mówi, że ten jest głupi. To proszę zmienić konstytucję. Nie można tak mówić. Mamy konstytucję, te artykuły są równoznaczne. Powinniśmy się jej trzymać. Tak? Albo praworządność, albo ściema niepraworządność. Ale zostawmy to na boku, wróćmy do ekonomii, bo ostatecznie pierwsza sprawa. Ci sami ekonomiści jeszcze kilka lat temu mówili, były niskie stopy procentowe. Mamy świat wiecznie niskich stóp procentowych. Kto się nie zadłuża, nie pije szampana. Takie nawet były niektóre pojęcia. Ja wtedy z innymi ekonomistami mówiliśmy, że nie ma czegoś takiego jak świat zerowych stóp procentowych na zawsze. Że jak skoczą stopy procentowe i rentowności obligacji, to będziemy mieli problem. Obligacje polskie przez moment w 2022 roku sięgały prawie 10%. Byliśmy bliscy naprawdę od poważnych problemów, ale teraz spadły i wynoszą 5,2, 5,5, są wyższe o 300 punktów bazowych, czyli 3 punkty procentowe od niemieckich, 150 od czeskich. Mamy drugie najwyższe koszty obsługi długu, takie właśnie rentowności w całej Unii Europejskiej. Ale to powinien się martwić Kowalski czy jego córka albo wnuczka? Czyli o to chodzi, że żeby się, o to, tej wiarygodności my nie mamy. Rating, wszyscy mówią, a niby tak jest źle, a nam nie zmienili ratingu. Ale my z ratingiem jesteśmy w trzeciej lidze. Mamy 18 najniższy rating. W skali 27 krajów jesteśmy na 18 miejscu. Za nami to są już naprawdę kraje, które doświadczyły bankructwa. Węgry, Rumunia. I Polska, tak? Odległy. Jesteśmy poniżej średniej. Także dlaczego nie chcemy być, jeżeli ogromny wzrost gospodarczy, zielona wyspa, rzeczywiście sobie poradziliśmy, a mimo tego płacimy drożej niż Czesi, drożej niż Niemcy, jesteśmy z ratingiem na 18 miejscu, także to nie jest tak, że nas świetnie postrzegają. I to teraz my z tego 18 miejsca z ratingiem chcielibyśmy awansować do pierwszej piątki, bo tak jest ze wzrostem na przykład. Jak to zrobić? No na pewno nie zadłużając się. Kolejna sprawa, nie możemy sobie pozwolić na wszystko, na to co na przykład strefa euro czy Niemcy. Portugalia, kraj, który gospodarczo się dużo gorzej rozwija od Polski i przegoniliśmy, jeżeli chodzi o PKB per capita Grecję, za chwilę przegonimy Portugalię, a może już przegoniliśmy. I Portugalia ma dług 100%, czyli 100% dwa razy, dokładnie, tak. Dwa razy większy, no bo Grecy to już mają 200, a Portugalii, a my płacimy dwa razy wyższe odsetki od Portugalii. O to chodzi, że jeżeli ktoś, to jest tak jak z Kowalskim, idziemy do banku i chcemy wziąć kredyt, nawet o podobnej wielkości,
Ale bank od tego jednego żąda dwa razy więcej odsetek niż od tego, bo ten ma perspektywę rozwoju, plany, ma takie kwalifikacje, takie technologie, że jemu można zaufać, że jak coś się wydarzy, turbulencje, to on przetrwa. Przepraszam, ale nie porównujmy się do Stanów Zjednoczonych. Przedsiębiorstwa amerykańskie, Stany Zjednoczone wysyłają statki kosmiczne. Nasz przemysł się rozwija, ale my wszyscy jesteśmy na początkowym etapie. To nie jest tak, że gdzie są nowoczesne technologie u nas i tak dalej, i tak dalej. Nie ma Doliny Krzemowej. Japonia podobnie, także ten potencjał jest kompletnie inny. Nie możemy patrzeć, mieć dług jak Japonia, a innowacyjność gospodarki, majątek, siłę gospodarki, rating. Japonia 100 lat temu. Japonia 100 lat temu, no to umówmy się. I to nie jest dobra droga. I pomylili się ci, co mówili zadłużać się bez granic, bo mówili, że będą wiecznie zerowe stopy procentowe. Uh-huh. Teraz warto sobie to przypomnieć, co ekonomiści, którzy powiedzmy, mamy różne nurty w ekonomii, tak? Uh-huh. Ja wolę się ostrożniej patrzeć na finanse i to nie tędy droga, bo to można się zadłużać i zmarnować pieniądze. Nie ma żadnej gwarancji, że wydamy dobrze te pieniądze. A na razie nasz dług według prognoz nawet Ministerstwa Finansów i Komisji Europejskiej, jeżeli nie zmniejszymy deficytu, nie naprawimy finansów, to prognozy pokazują, że w 35-38 100% będziemy mieli, tylko że będziemy płacić dwa razy wyższe odsetki niż od tego dwa razy wyższego długu. To znaczy, że dzisiaj mamy 2,5% PKB w budżecie płacimy kosztów obsługi długu. Aha. Przy umiarkowanym długu na razie. Tak jest, a jak on się podwoi, jest dokładnie średnio w Europie. A jak się podwoi, to jest matematyka, to dwa razy. To będziemy mieli, dokładnie. Chcemy płacić 5% kosztów obsługi długu w PKB, czyli dwa razy, nie no, tyle co płacimy na armię teraz, albo dwa razy od tego procent, tych 2%, to wszystko zje nam przestrzeń na rozwój, na edukację, także ponadto unijne reguły też nie zostały wycofane. Dalej w Unii obowiązuje w traktacie 3%, 60%. To są wartości, do których powinno się zbiegać. Ale coraz częściej słyszymy, panie doktorze, przepraszam, że wpadłem w słowo, że to jest błąd, że plan Dragiego trochę pokazuje, że my się wolniej rozwijamy od Stanów Zjednoczonych, dlatego, ponieważ tam są duże stymulacje w postaci dużych programów rządowych, dużych zamówień rządowych. No też wzrostu zadłużenia Stany to jest 100%, prawda? Też 35 bilionów w tym roku dolarów przekroczyli. I też niektórzy ekonomiści biją na alarm, a drudzy mówią, musimy stymulować gospodarkę. Zwłaszcza w okresie wyborczym, prawda? Co pan odpowie tym, którzy mówią, że Europa właśnie z tego powodu, że sobie nałożyła tego typu ograniczenia, przegrywa ten wyścig? Czy to jest nietrafna diagnoza? Ja inną część raportu Dragiego przeczytałem i uważam, gdzie jest pies pogrzebany? Znaczy, przepraszam, ale to nie jest panaceum, no bo Grecja ma dług 200%, no czy tam... I leży. Włochy, znaczy, trochę tam się odbiła, no, Włochy ale... są w stagnacji. Włochy, bogaty kraj, tak. Rozwinięty. Mhm. My za chwilę dogonimy, jeżeli chodzi o PKP per capita Włochy. One mają 137, patrzę sobie, PKB zadłużenie. Ale od dekady zero rozwoju. Zero rozwoju. I Włosi, tak. O to chodzi, że jak się ma, bo dług to jest tak, że jeżeli jest wszystko dobrze, świeci słońce, dobra koniunktura, nic się nie dzieje na rynkach finansowych, to można mieć, ale pytanie, czy my z tą kulą u nogi, większą, znaczy to nie jest tak, że zawsze dług jest kulą u nogi. Ja nie mówię, że mamy mieć zerowy dług. Ale on się staje w sytuacji braku rozwoju. Ja nie mówię, że mamy mieć zerowy dług, zerowy deficyt. Uh-huh. Współczesna ekonomia mówi, że można mieć dług na stabilnym poziomie, tak żeby on nie eksplodował. Można mieć nawet deficyt. Nie trzeba mieć zbilansowanego budżetu. I Komisja Europejska ma 3%, strukturalny 1%. Także to nie jest tak, że nie można tego mieć, ale nie można przesadzać. I Włochy, jeżeli dług jest duży, staje się pewnego rodzaju kulą. I jak przychodzą złe czasy, zawirowania na rynkach, to oni po prostu się trzęsą, nie wiedzą co zrobić, muszą emitować krótkie obligacje, bo nikt nie chce wtedy za bardzo ich kupić, mają dużo wyższe rentowności od Niemców, patrzą na Europejski Bank Centralny, żeby on skupił ich aktywa, de facto są po części zależni od ECB, czy w końcu ECB dalej będzie skupował, bo są kontrowersje, czy można, plus w czasach dekoniunktury Włochom koszty obsługi długu, oni mają, że koszty obsługi po prostu tak walą, dekoniunktura i nagle w budżecie nie ma na nic. Trzeba obciąć wydatki na zdrowie, na edukację, czasowo, kiedy są podwyższone koszty i my sobie nie możemy na takie, zresztą tak jak z portfelem Kowalskiego, jest tak, że
dobrze jest, spłacamy kredyt, nie ma problemu, dwa razy na wakacje za granicą albo raz, ale przychodzi dekoniunktura i trzeba zacisnąć pasa, bo odsetki, rata kredytu może nas... Chwilówki okazuje może nas się, że są pułapką, prawda? Ale niekiedy bywa tak, że rata... Nie zbankrutujemy od raty, no to jest skrajny przypadek bankructwa, ale rata może nas tak przycisnąć, że zabraknie nam na korepetycje dla dzieci, na szkolenia i na tak dalej. Jakość życia. I my nie możemy dopuścić do tej sytuacji, że w okresie wahnięcia nagle nam w budżecie zabierze 2-3 punkty procentowe koszty obsługi długu. No i tak jak powiedziałem, są przykłady, że to nie jest panaceum, a ta druga część raportu Dragiego nad regulację. To jest powód, dlaczego my nie doganiamy. No, Unia Europejska jest przeregulowana. W Polsce to samo dotyczy. No, w Polsce sposób tworzenia regulacji w ostatnich latach to też jest praworządność. Bez konsultacji, bez wyliczeń. Jakieś kryteria polityczne. To jedna branża. Proszę zobaczyć, ile my mieliśmy Lex Apteka, Lex Uber, Lex TVN, Lex firmy pożyczkowe. Tylko uchwalane gdzieś... nocą, wchodzi w życie pojutrze. A do tego, prawda, dochodzą takie regulacje standardowe. I dlatego Stany Zjednoczone się rozwijają i najnowocześniejsze technologie są wytwarzane w Japonii, w Azji, w Stanach Zjednoczonych i my tutaj nie dogonimy. Moim zdaniem, że takie wydanie pieniędzy, raczej przekierowanie, bo nie możemy, i to też dotyczy, kraje w Unii Europejskiej są bardzo różne, tak? To można to się zastanowić, czy wszystkie kraje mają zwiększać ten dług albo przesunąć. Moim zdaniem zwiększenie długów w nieskończoność nie jest panaceum i tylko zaszkodzi przyszłemu rozwojowi i wypiera prywatne inwestycje. Pieniądze publiczne wypierają prywatne. Tak się działo przez ostatnie lata. Pytanie jest, jak jest dzisiaj? Wróćmy do Polski, tak do Polski. Obiecał pan mi jakiś czas temu, że jesteście bliscy wyliczenia, ile tak naprawdę jest tych pieniędzy w budżecie, poza budżetem, ile nam brakuje do zbilansowania. Tak jak pan powiedział, nie musimy być zbilansowani, ale warto wiedzieć, ile nam brakuje przynajmniej, prawda? Jak jest pan bliski wyliczenia tego i gdzie my jesteśmy dzisiaj jako Polska w tym bilansowaniu tego długu? Czy raczej rozłazimy się? Nie, no deficyt mamy bardzo duży, taki już policzony na te potrzeby europejskie deficyt, ale to już nawet Ministerstwo Finansów policzyło, w tym roku on wyniesie 5,7, a w przyszłym 5,5, tylko nieznaczna redukcja, a to nie uwzględnia jeszcze efektów powodzi i nie uwzględnia tego, że dochody jednak idą słabo. Mamy dane po wrześniu, VAT bardzo słabo idzie. Także moim zdaniem nowelizacja to jest kwestia kilku tygodni. Uważam, że jest przesądzona. Mówiłem to już przed miesiącem, że czeka nas nowelizacja. No to jest drugi, trzeci najwyższy deficyt w całej Unii Europejskiej. No i ten wysoki deficyt nie można tłumaczyć wyłącznie wydatkami militarnymi. To nie jest tak. Te wydatki dołożyły nam trochę, ale nie tyle, żeby utrzymywać tak wysoki. No, są kraje, Finlandia, która ma dużo niższy deficyt, a ma najdłuższą granicę i to bezpośrednio z Rosją. Tak. I to nie buduje się bezpieczeństwa na gigantycznym długu. To nie jest, znaczy gigantyczny dług, duży dług, a analizy pokazują, że jeżeli nic nie zrobimy w finansach publicznych, to on nam się wymknie spod kontroli. Resort finansów pokazał strategię taką, na razie bardzo ramową, kilka wskaźników, że zredukuje deficyt z tych 5,5 poniżej 3%. W perspektywie jakiego roku? Do 2028 roku. I to jest, trzeba zredukować tak realnie, poszukać działań zmniejszających wydatki lub zwiększających dochody na kwotę 100 miliardów złotych, rozłożone na 4 lata, a nawet taka konsolidacja nie uchroni nas, że dług na chwilę nie przebije. Bo on w 26, 27 przebije, dopiero wróci w kolejnych latach, w 29 bodajże wraca poniżej 60. To jest też niebezpieczne w kontekście konstytucyjnym, także i działania są po stronie podatkowej, takie konkretne. Z jednej strony mamy akcyzę, to jest wzrost podatków. No tak. Ja mówiłem od dawna, że nie da się bez wzrostu podatków zredukować deficytu i sfinansować tych nowych obietnic. Mamy zamrożenie progów podatkowych w PIT-cie i to jest jako działanie wymienione, czyli to wręcz odwrotne działanie niż obietnica. Niż obiecano, tak. Także odwrotnie, rząd zapisał, że będzie 10 miliardów rocznie przez kolejne 4 lata zarabiał na zamrożeniu progów. Bo i to jest de facto jedno, co można wyczytać wprost z tego programu,
nie ma tam... Nie ma wyjścia. Nie ma tam podwyższenia kwoty wolnej, no tak. Wręcz odwrotnie. Realnie zamrażamy, tak. Realnie ona jest zamrożona. Przy 5% inflacji dzisiaj, nie? Tylko, że to widać, że to jest nastawienie, że po stronie podatków mamy takie eksplicite, wyraźne działania aktywne. Uh-huh. Po stronie wydatków jest takie pasywne, czekanie na wyrastanie w relacji do PKB tych wydatków. A to nie jest tak trochę, że jesteśmy w procesie wyborczym znowu? I dlatego nie ma radykalnych cięć w tych wydatkach, bo obiecano mnóstwo pieniędzy samorządom, są te wydatki militarne, są programy socjalne, których ta władza nie ruszy, to wiemy. Jest obietnica programu mieszkaniowego. Niektórzy ministrowie się cieszą, że jest 0 złotych, że jest 0 złotych. Tego nie ma w tym planie. Liczby prawdę powiedzą, bo w tabelce nie da się już ukryć. Tabelka musi się zgadzać, aczkolwiek bardzo ograniczona ta tabelka. Ja mam też zastrzeżenie, że rząd w tej chwili trochę się schował za kilkoma liczbami i technicznymi pojęciami i do końca nie wiemy, na co się zobowiązujemy jako społeczeństwo i jako politycy. Tak? Rząd napisał, że zamrozi kategorie spożycie zbiorowe. No, przeciętny obywatel, nie nawet wie, przeciętny poseł nie wie, co to jest, co za tym się kryje. I dopiero a co się kryje? Znaczy, ta kategoria składa się z dwóch rzeczy. Z wydatków takich rzeczowych w administracji, czyli faktury za prąd, za utrzymanie ministerstw, biur, papier, ale też wyposażenie, komputery, drukarki, kserokopiarki, czyli takie techniczne wyposażenie urzędów, ale w tej kategorii są też wynagrodzenia i do końca nie jestem pewien, czy tam jest, co się dzieje z wynagrodzeniami, czy to jest tylko tniemy wydatki na papier, czy nie. Ja uważam, że może być zamrożenie wynagrodzeń, ale realne, czyli dajemy tylko inflację, ale nie rosną realnie. Ale wtedy rynek nam odjeżdża, tak? No teraz pytanie, czy jest to do utrzymania. Za 4 lata okaże się, że w administracji zarabia się dużo mniej relatywnie. Przerabialiśmy to już kilka razy w ostatnim 30-lecie. Wtedy było zamrożenie nominalne, teraz jest realne, żeby tu wytłumaczyć słuchaczom, że chodzi... Inflacja będzie, ale to też oznacza, że odjeżdżają wynagrodzenia w budżetówce. Bo tamte rosną, w sektorze mamy prywatnym. Na rynku pracy przecież brakuje rąk do pracy. Oczywiście. Wszyscy pójdą na rynek, tak? Bo tam będą rosły wyżej niż inflacja wynagrodzenia. To też jest takie krótkowzroczne, bo za 4 lata trzeba będzie presja społeczna i tak dalej. Trudne decyzje, ale moim zdaniem no, trzeba zacząć edukować społeczeństwa, trzeba o tym rozmawiać, że pieniądze nie rosną. Że nie ma darmowego lunchu po prostu, tak? Mnie bardzo niepokoi jedna rzecz, że klasa polityczna pielęgnuje w społeczeństwie, który ma niską stopień edukacji finansowej, musimy z tym to rozwiązać, ale pielęgnuje poczucie, że pieniądze rosną na drzewie, że nie ma żadnych ograniczeń, że nie przekazuje społeczeństwu, że to są pieniądze podatników, że każda obietnica w Wielkiej Brytanii, jak każdy minister finansów, ale każdy członek rządu, tam jest tak to przyjęte, jak coś mówi, że coś o jakiejś obietnicy, to mówi, że przeznaczymy pieniądze podatników na pomoc firmom w związku z pandemią COVID-19. Przeznaczymy pieniądze podatników na rozwiązanie problemu mieszkalnictwa. Drogi Smith, ty za to zapłacisz. Mówi od razu. Uh-huh. Ja nawet zrobiłem takie statystyki taxpayer money, wyszukałem na stronach brytyjskich i przeznaczamy pieniądze podatników w Polsce. W Polsce na palcach jednej ręki mogę... I to raczej moje cytaty wyskakują niż polityków. W Wielkiej Brytanii bardzo często, i to jest edukacja społeczeństwa, za każdym razem przeznaczymy pieniądze podatników, a u nas dają, rozdają. Rząd nie ma żadnych pieniędzy. Uważam, że idziemy w ślepą uliczkę, to jest tak, jak ja to bym porównał do jedzenia, obiadania się. Jedzenie jest przyjemne, szczególnie dobre potrawy. Ale do pewnego stopnia tylko, tak? Cały czas jest przyjemnie, także te obietnice, obniżki podatków, obniżki składek, one są bardzo przyjemne. Tylko, że jak bardzo dużo jemy, jeszcze źle się odżywiamy, no to możemy utyć, organy wewnętrzne siadają, człowiek jest niezdrowy i w pewnym momencie może dojść do takiej sytuacji, do drastycznych rzeczy, że trzeba, nie wiem, operację żołądka zrobić albo siądzie nam serce i wtedy trzeba radykalnie tą dietę ograniczyć, wycofać się. Jesteśmy teraz w takim procesie. Jesteśmy, jemy, przyjemnie jest. Może się jeszcze udać, ale nie wiadomo, czy się uda. No niech to będzie ostrzeżenie. Ostrzegał dr Sławomir Dudek, prezes i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych, Zakład Badań Koniunktury Gospodarczej z IHA. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę.